dzisiaj w takiej scenerii rozwieszona antena, z tej strony uziemiona jak wcześniej. Tutaj mamy transformatorek w środku, tam moje obozowisko tymczasowe, a antena rozwieszona na drzewie, byle jak. Rzucona, nie wiem czy będzie widać to na filmie po kompresji, nagrywając to jeszcze widać. No i tak jak koledzy z Polski pokazują połączenie tej anteny, nie musi wcale jakoś specjalnie spełniać wygórowanych warunków. Powieszona, już nadawałem dosyć chwilę, rezystor nawet się nie nagrzał, a leciało o 50, nie, 30 watów z tego miejsca, nadawałem z akumulatora. Tutaj rzucony przewód luźno na ziemię, instalacja uziemiona jest tylko z jednej strony, tam gdzie przed chwilą oglądaliśmy jest tylko wbita szpilka odciągowa. No i tutaj jest to uziemione, co prawda jeszcze szpilkę będę musiał poprawić, to połączenie. To jest przylutowane do aluminium i jeszcze przykręcone śrubką dla pewności, ale urwało mi się kilka razy przy... Oj, przepraszam. To jest przykręcone, to jest przylutowane i przykręcone śrubką dla pewności. Niestety kilkukrotnie już mi się tutaj urwało po nałączeniu przewodu z... O, tu... A, brudne od kalafonii. Na łączeniu przewodu lutowanego z linką. W tym miejscu najwyraźniej za bardzo ruchomy jest element. Zresztą widać, że cały naciąg pracuje w tym miejscu. Będę musiał zrobić jakąś przelotkę tylko do naciągania, a żeby szpilka była tylko jako uziemienie. No i tutaj rzucony kawałek przewodu, słuchaweczki. A z drugiej strony się dostaniemy do obozu. Niestety dzisiaj ES-metra nie posiadam, znaczy analizatora, ale mogę pokazać kilka stacji, które zrobiłem dzisiejszego dnia. Także lokalizacja to Jadwiga Olga 53 Celina Ludwik. Pracuję ze znaku Delta Lima przez Stefan Kłebek 9, Paweł Karol Wanda z Hamburga. Bardzo dobrze słychać na wszystkich pasmach. Nawet to jest wersja anteny z promiennikiem 19,5 metra, a pracuje nawet na 160 metrów. No oczywiście kontest, dlatego pewnie słychać tyle stacji, ale poszukamy jakiejś pustej częstotliwości. Jest tu pusto? No i... Nie, nie jest pusto. Gdybym nie pracowała na tym paśmie, to bym mniej stacji słyszał. Może nie jest tak skuteczna jak wersja 40-metrowa, ale działa. W górę tak samo. Tu przed chwilką ktoś gadał. Excelente. No tengo gran copia de estación, gran copia, un propagación un poco cerrada. Także zainteresowanym polecam tą antenę do testów, do wykonywania łączności. Jest to fajna antena na wypady, prosta i nie trzeba się zbytnio zastanawiać nad rozwieszeniem. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, Stefan Kłebek 9, Paweł Karol Wanda.